Dlaczego Rada Bezpieczeństwa Narodowego jako pierwsza nie powinna poznać zapisu czarnych skrzynek? Czy ja tego... Przekaz jest jasny. To nie politycy pierwsi powinni poznać zapis czarnych skrzynek, ale rodziny czy pełnomocnicy rodzin, a także w dalszej kolejności wszyscy Polacy, dlatego że mielibyśmy do czynienia z taką sytuacją uprzywilejowania jednych kosztem drugich. Jarosław Kaczyński sam jest stroną, jest dopuszczony do tego postępowania jako strona, jako bliski zmarły pana prezydenta, pani prezydentowej, ale także jako polityk byłby w tej sytuacji w lepszej niż inne rodziny, które nie mogłyby zapoznać się z tym zapisem, więc dlatego prezes Jarosław Kaczyński zdecydował, że wszyscy powinni być równi wobec prawa i politycy nie mogą tu być uprzywilejowani, stąd taka decyzja, ale jeszcze jedna rzecz jest warta podkreślenia. Ja przepraszam za tą drobną złośliwość, ale muszę to powiedzieć, znaczy nie wiem, czy marszałek Komorowski czytając w Wikipedii pewnej rzeczy nie przeoczył lub nie doczytał. No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie jest ciałem, które ma podejmować decyzje, nie ma takich kompetencji, by podejmować decyzję o upublicznieniu lub nie zapisu z czarnych skrzynek. Naprawdę to nie tutaj leżą te kompetencje. Rada jest powołana do czegoś innego i trudno oprzeć się wrażeniu takiego wykorzystywania tego doradczego ciała w takiej bieżącej kampanijnej rozgrywce politycznej.